Historyczny moment w temacie UFO. David Graż znowu pod przysięgą. Czekam na Wasze pytania. W komentarzach możecie mi tutaj zadać dowolne pytania na temat UFO, o obcych i najnowszych wydarzeń, które wszyscy obserwujemy. Z pewnością macie wiele pytań w tej całej sprawie i wiele kwestii Was nurtuje, o co w tym wszystkim chodzi. Zwłaszcza, że polskie media są kompletnie niedoinformowane. Jeśli więc chcecie o coś konkretnego zapytać w temacie UFO, to macie teraz najlepszą okazję. W jednym z następnych filmów postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej Waszych pytań, także pytajcie śmiało. A teraz przejdźmy do konkretów. Wczoraj byliśmy świadkami historycznego przesłuchania na temat UFO. Pierwszy raz w historii ktoś o tak wysokiej pozycji w środowisku wywiadowczym jak David Grash publicznie zeznał pod przysięgą podczas oficjalnego przesłuchania, że Ziemia jest odwiedzana przez obcą inteligencję. Był oficer wywiadu David Grash stwierdził, że Stany Zjednoczone odzyskały latające pojazdy, które zostały stworzone przez nieludzką inteligencję. Grash zeznał także, że z tych pojazdów odzyskano nieludzkie ciała martwych pilotów. Wszystko ma być trzymane w tajemnicy. Garaż stwierdził, że zna dokładne lokalizacje, w których przetrzymywane są UFO. Podczas przesłuchania poznamy także kilka innych niezwykłych informacji. Zanim jednak przejdziemy do przesłuchania, warto zwrócić uwagę na coś równie istotnego: zadziwiające przepisy prawne, jakie zostały zaproponowane dwa tygodnie temu. Posłuchajcie sami. Otóż senator Czak, Schumer, lider większości w Senacie Stanów Zjednoczonych. Zaproponował za przepisy prawne dotyczące ujawnienia informacji na temat UFO. Schumer wraz z ponadpartyjną grupą pięciu innych senatorów zaproponował przepisy sugerujące, że rząd USA lub prywatni kontrahenci mogą potajemnie posiadać odzyskane UFO i biologiczne dowody żywych lub martwych przedstawicieli nieludzkiej inteligencji. Przepisy mają tytuł Ujawnienie niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych. Schumer stwierdził w specjalnym oświadczeniu Opinia publiczna ma prawo dowiedzieć się o technologiach nieznanego pochodzenia, nieludzkiej inteligencji i niewyjaśnionych zjawiskach. Jak czytamy na stronie Reuters, senatorowie w 64-stronicowej propozycji usiłują wymusić ujawnienie informacji dotyczących tego, co rząd oficjalnie nazywa międzynarodowymi zjawiskami anormalnymi lub UAP. Senatorowie planują zaproponować ten środek jako poprawkę do ustawy przychodzącej przez kongres, która zezwalałaby na finansowanie obronności USA. Ta poprawka wymagałaby od Narodowej Administracji Archiwów i jak zbierania akt UFO ze wszystkich odpowiednich urzędów rządowych na podstawie domniemania natychmiastowego ujawnienia. Co intrygujące i co jeszcze kilka lat temu wydawałoby się nierealne, w projekcie aż 22 razy pojawia się termin nieludzka inteligencja. Choć trudno w to uwierzyć, tak senatorowie przepychają poprawkę, w której czarno na białym czytamy o nieludzkiej inteligencji. Na szóstej stronie tego dokumentu ten termin został zdefiniowany jako Nieludzka inteligencja oznacza każdą rozumną, inteligentną, inną niż ludzka formę życia, niezależnie od natury lub ostatecznego pochodzenia, co do której można przypuszczać, że jest odpowiedzialna za niezidentyfikowane anomalne zjawiska lub o której rząd federalny się dowiedział. Jak czytamy na stronie Senatu. Podczas swojego pobytu w kongresie był lider większości Harry Reid, sponsorował program mający na celu zbadanie incydentów związanych z UAP. Po upublicznieniu tego programu senatorowie, kongresmeni komisje i pracownicy zaczęli zajmować się tym problemem i odkryli rozległą sieć osób i grup, które przedstawiły swoje historie. Chociaż te historie mają różny poziom wiarygodności, sama ich liczba i różnorodność doprowadziła niektórych w kongresie. Do przekonania, że władza wykonawcza ukryła ważne informacje dotyczące ułap przez długi czas. Kongres uznaje, że te dokumenty, jeśli istnieją, zostały prawdopodobnie ukryte w dobrej wierze, aby chronić bezpieczeństwo narodowe. Jednak ukrywanie tych informacji zarówno przed kongresem, jak i ogółem społeczeństwa jest po prostu nie do przyjęcia. Naszym celem jest współpraca z władzą wykonawczą w celu odpowiedzialnego ujawnienia tych dokumentów i wprowadzenia tematu do sfery publicznej w procesie, któremu Amerykanie mogą zaufać. To więcej, ustawodawstwo ustanawia niezależną, dziewięciosobową agencję do gromadzenia, przeglądania i utajniania aktów W tej agencji musi zasiadać co najmniej jeden historyk, jeden socjolog, jeden ekonomista, jeden naukowiec. Przepis w nowej poprawce stanowi, że wszelkie odzyskane UFO i biologiczne dowody inteligencyjne niż ludzka, które mogą być kontrolowane przez osoby prywatne lub podmioty, a zostaną przekazane rządowi USA w interesie dobra publicznego. Przepisy zaproponowane przez Schumera są doprawdy zadziwiające. W dokumencie aż 79 razy użyto dźwięcznie brzmiącego słowa DISCLOSURE, czyli ujawnienie. Od dekad miliony ludzi na całym świecie czekają na ujawnienie informacji o UFO. I przekazanie informacji o tym, że Ziemia jest odwiedzana przez przedstawicieli nieludzkiej inteligencji. Podkreślmy to jeszcze raz: trwające dochodzenie odkryło rozległą sieć osób i grup twierdzących, że znają tajne programy i informacje związane z UFO. Ponadto, jak zauważono w ustawodawstwie, wiarygodne dowody i zeznania wskazują, że istnieją zapisy rządu federalnego o UFO, które nigdy nie zostały tajnione zgodnie z wymogami prawa. Zadajmy sobie zatem proste pytanie. Co skłoniłoby senatorów do wdrażania takiego ustawodawstwa, jeśli nie silne przesłanki wskazujące na to, że doniesienia o tajnych programach UFO są prawdziwe? Jakie informacje skłoniły ich do stworzenia tych przepisów? Kongres chce natychmiast poznać wszystkie szczegóły i dokonać ujawnienia wszystkich informacji na temat UFO, informacji, które były utajnione bez odpowiedniego raportowania różnym organom nadzoru. Przepisy prawne dają sygnał, że utajnione informacje UFO. Mogły być przetrzymywane przez Departament Energii, w którym istnieje specjalne zwolnienie z obowiązku tajnienia kluczowych informacji. W ten sposób docieramy do wczorajszego oficjalnego przesłuchania. Kongresmani chcąc dotrzeć do sedna tajemnicy, zorganizowali pierwsze oficjalne przesłuchanie na temat UFO. Przesłuchanie odbyło się przed Podkomisją ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Granic i Spraw Zagranicznych, wchodzącą w skład Komisji ds. Nadzoru i Odpowiedzialności Izby Reprezentantów. Podczas tego przesłuchania zeznawali Pilot Ryan Graves, Pilot David Fravor oraz był oficer wywiadu David Grash, weteran Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego, Narodowego Biura Rozpoznania. Były przedstawiciele Biura Rozpoznania ze zespole zadaniowym do spraw ninikowanych zawisów powietrznych. Co ciekawe, jeszcze przed przesłuchaniem doszło do ogromnej kontrowersji. Po pierwsze, według Kongresmena Tima Barbaceta, pierwotnie zeznawać miało więcej świadków. Jeden z nich został jednak powstrzymany przez Pentagon. Nie wiadomo konkretnie o kogo chodzi, chociaż pojawiły się spekulacje, że zeznawać miał także Carl Nell, emerytowany pułkownik armii, który podobnie jak David Grash stwierdził publicznie, że Stany Zjednoczone odzyskały pozysiącką technologią. Podczas przesłuchania wszyscy trzej świadkowie, Ryan Graves, David Fravor i David Grash, zeznawali pod przysięgą. Obaj piloci, Graves i Fravor, opisali słynne niezwykłe incydenty UFO, o których już wszyscy wiemy. Graves wspomniał o nagraniu Gimbal z 2015 roku. Oraz o incydencie, kiedy to prawie doszło do kolizji z obiektem opisanym jako czarny sześcian przezroczystej kuli. David Frey opisał z kolei słynny incydent TikTok, który określił jako najbardziej wiarygodny incydentów w historii. Jako, że już wielokrotnie opisywałem te incydenty, stwierdźmy po prostu, że to istotne, iż o tych zdarzeniach opowiadano pod przysięgą przed kongresem. To, co bowiem najistotniejsze, to zeznania Davida Grasza. Jak wiemy, podczas swojej pracy David Grash był oficer wywiadu z dostępem do ponad 2000 programów specjalnego dostępu. Odkrył istnienie tajnych programów dotyczących odzysku z katastrof i prób wstecznej. Grash ujawnił się publicznie 5 czerwca, dając wywiady The de Debrief News Nation dla Parisien, twierdząc, że Stany Zjednoczone zyskały latające pojazdy, które nie zostały stworzone przez człowieka. Co najmniej jeden ze statków miał być w nienaruszonym stanie. David Grash twierdził także, że odzyskano również ciała martwych pilotów. Grash podkreślał, że jednym z obiektów było UFO odzyskane w Magenta we Włoszech w 1933 roku, które następnie Amerykanie przechwycili pod koniec II wojny światowej. Jego zdaniem rząd USA od dekad prowadzi kampanię dezinformacyjną w temacie UFO wymieszoną w opinię publiczną. Programy dotyczące odzyskanych UFO miały być tuszowane przez dekady. Wczoraj David Grash potwierdził te rewelacje z nadchod przysięgą. Pierwszy raz w historii ktoś o tak wysokiej pozycji w środowisku wywiadowczym publicznie zeznał pod przysięgą, podczas oficjalnego przesłuchania, że Ziemia jest odwiedzana przez obcą inteligencję. Grasz stwierdził, że Stany Zjednoczone zyskały latające pojazdy, które zostały stworzone przez nieródzką inteligencję, a także pozaziemskie, martwe biologiczne istoty. To historyczny moment. O tym, że Stany Zjednoczone zyskały pozaziemską technologię, od dekad mówiło wiele wiarygodnych osób. Wojskowi, ludzie z środowisk wywiadowczych czy naukowcy. Różnica polega jednak na tym, że wczoraj po raz pierwszy ktoś o tak wysokiej pozycji publicznie zeznał to pod przysięgą, ryzykując swoją karierę oraz życie. Jako, że było to przesłuchanie, bardzo istotne były pytania, jakie politycy zadacą Graszowi. Kluczowym było zadawanie odpowiednich pytań. Choć politycy nie byli zbyt dociekliwi, tak jednak zadali kilka interesujących pytań. Problem oczywiście polega na tym, że podczas przesłuchania Grasz nie mógł ujawnić wielu szczegółów, ponieważ są dość śletajne informacje. Gdyby to zrobił podczas publicznego przesłuchania, wówczas trafiłby do więzienia. Stąd też wielokrotnie grasz odmawia odpowiedzi na dane pytanie, stwierdzając, że nie może o tym publicznie mówić. Podkreślając jednak, że wszystkie informacje, które odkrył, przekazał Generalnemu Inspektorowi społeczności wywiadowczej. Jak dodał przepytującym go kongresmenom, może przekazać im więcej szczegółów podczas utajnionego spotkania w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu do uzyskiwania się tajnych informacji. Graż zezna jednak pod przysięgą tyle, ile mógł jak na razie powiedzieć. Graż oficjalnie zeznał, że Stany Zjednoczone zyskały statki, które nie zostały stworzone przez człowieka. Stwierdził, że podczas swojej pracy przeprowadził wywiady z ponad 40 osobami posiadającymi wiedzę na temat tajnych programów odzysków o z katastrof i prób inżynierii wstecznej. Graż widział zdjęcia i dokumenty. Graż stwierdził, że zna dokładne lokalizacje, w których przetrzymywane są te UFO. Graż przekazał generalnemu inspektorowi społeczności wywiadowczej nazwy programów, nazwiska ludzi z programów, informacje jak te tajne programy są finansowane. A co więcej, przekazał także konkretne miejsca, w których przechowuje się UFO. Graż zeznał, że jakiś czas temu spędził aż 11,5 godzin z komisjami wywiadowczymi, przekazując im wówczas te wszystkie utajnione informacje, które odkrył podczas swojej pracy. Pod przysięgą zeznał także, że Stany Zjednoczone wiedzą o istnieniu inteligencji w kontekście UFO. Już od lat 30. XX wieku. Nikt z kongresmenów nie zapytał go o incydent z WOK z 1933 roku, ale możemy założyć, że Grasz miał na myśli właśnie ten incydent. Grasz powtórzył także kilka informacji, które przekazujesz wcześniej. To ludzie, którzy pracowali nad tymi odzyskanymi pojazdami, mieli doznawać pewnych fizycznych obrażeń, zbliżając się do UFO. W kwestii UFO ze strony rządu USA istnieje wyszukana kampania dezinformacyjna wymierzona w opinię publiczną. Ten temat jest uszowany od dekad, a wielu ludzi było zastraszanych i rannych w celu ukrycia tego sekretu. Graż stwierdził, że obawiał się o swoje życie i się z tymi wszystkimi informacjami, a także, że były zastraszane wraz ze swoją żoną. Pytane o to, czy ktoś został zamordowany, aby utrzymać sekret. Graż stwierdził, że skierował osoby posiadające taką wiedzę do odpowiednich władz. Pytano o to, czy rząd USA nawiązał kontakt z pozaziemską inteligencją. Stwierdził, że to coś, o czym nie może rozmawiać w miejscach publicznych. Graż zeznał także na temat zdjęć satelitarnych dotyczących UFO, których był świadom. Pytano o Departament Energii. Graż nie mógł potwierdzić ani zaprzeczyć udziału Departamentu Energii w programie inżynieristycznej UFO. Grasz nie mógł także odpowiedzieć na pytanie, czy sam widział na własne oczy któryś z tych podzasięskich pojazdów. Brak odpowiedzi na te oba pytania może jednak oznaczać, że odpowiedź mogłaby być pozytywna. Grasz potwierdził także, że oprócz podzasięskiej technologii odzyskano również ciała martwych pilotów. Dokładnie tak stwierdził w wywiadach z 5 czerwca, zaś wczoraj użył terminu biologics, czyli powiedzmy, że szczątki biologiczne, materiały biologiczne. Zaznaczając przy tym, że organizmy nie są ludzkie, o czym zapewniły go osoby z tych tajnych programów. Jak stwierdził, przekazał generalnemu inspektorowi społeczności wywiadowczej wszystkie niezbędne informacje, całą dokumentację, nazwy programów, nazwiska tych wszystkich ludzi i miejsca składowania UFO. Graż zna nawet nazwy prywatnych firm i konkretne miejsca w ich departamentach, gdzie przetrzymuje się UFO. Grasz podkreślił, że podczas utajnionego spotkania może podarować kongresmenom listę nazwisk osób gotowych do współpracy oraz wrogich osób w rządzie, z którymi kongresmeni powinni porozmawiać. Do Grasza za chwilę powrócimy, natomiast warto jeszcze wspomnieć o dwóch nowych informacjach. Pilot Ryan Graves wspominał o incydencie z 2003 roku, kiedy grupa kontraktorów z Boeinga operowała w pobliżu bazy wojskowej w Vandenberg. W pewnej chwili ci ludzie zaobserwowali około 90-metrowy latający obiekt w kształcie czerwonego sześcianu, który zbliżył się do bazy od strony oceanu. Obiekt wisiał w powietrzu przez około 45 sekund, po czym odleciał. Kolejną interesującą historią powiedział kongresman Matt Goetz. Jakiś czas temu Goetz udał się do bazy w gdzie kilku pilotów miało być świadkami niezwykłego incydentu UFO. Wojskowi odmówili mu jednak dostępu do wszystkich świadków tego zdarzenia. Goetz mógł jednak porozmawiać z jednym pilotem, który zrobił zdjęcie dziwnego obiektu. Jak stwierdził Goetz, zdjęcie przedstawiało coś, czego nie mógł powiązać z żadnym obiektem stworzonym przez człowieka, nie przez Stany Zjednoczone, ani przez inne państwa. Pilot powiedział, mu, że wykonywali test w Zatoce Meksykańskiej, kiedy nagle zaobserwowali cztery niezidentyfikowane statki poruszające się w formacji typu diament. Kiedy pilot ruszył pobliżu formacji, zobaczył duży, sferyczny obiekt. Gdy pilot zbliżył się do tajemniczego obiektu, jego radar został włączony. System FLIR doznał awarii, przez co pilot musiał ręcznie wykonać zdjęcie tego obiektu. Getz zaświadczał, że widział to zdjęcie, a także dane radarowe z tego incydentu. Ten obraz nigdy jednak nie został upubliczniony. Powróćmy zatem do Davida Grasha. Ten człowiek, ryzykując swoją karierę oraz życie, publicznie pod przysięgą zeznał, że otrzymał informacje, dokumenty i zdjęcia o tym, że Stany Zjednoczone odzyskały statki, które nie zostały stworzone przez ludzi. Wszystkie informacje i detale przekazał do Generalnego Inspektora. Co istotne i czego wiele osób dalej nie jest w stanie zrozumieć, warto pamiętać, że Grash nie jest jedyny. Jego słowa 5 czerwca potwierdzili także Karl Nell, emerytowany pułkownik armii oraz człowiek pod pseudonimem Jonathan Gray, Oficer Wspólnoty Wywiadowczej z upoważnieniem w Siśle tajnym, który pracuje dla Narodowego Centrum Wywiadu Powietrznego i Kosmicznego. Kilku ludzi, którzy pracowali lub wciąż pracują w tajnych programach dotyczących odzysków UFO z katastrof i prób inżynierii wstecznej. Rozmawiali z biurem Generalnego Inspektora i potwierdzili informacje, które Grasz przekazał mu w jawnej. To właśnie ci ludzie są teraz kluczowi. Ci ludzie pracowali lub pracują w tych programach i mają dostęp z pierwszej ręki, widząc wszystko na własne oczy. Jeśli któryś z tych ludzi jawni się publicznie, a istnieją pogłoski o tym, że mogą to zrobić, jeśli David Grash zostanie potraktowany z szacunkiem, to wówczas sprawa nabierze jeszcze szybszego tempa. Według najlepiej poinformowanych źródeł, takich jak Ross Colthard czy Christopher Sharp, następne przesłuchania mają się odbyć we wrześniu. Tymczasem, Maro, czyli oficjalne biuro Pentagonu do badania UFO, po raz kolejny wydał oświadczenie, że nie odnaleziono na razie żadnych wiarygodnych dowodów na obecność obcej inteligencji. Jak jednak wiemy, Maro może nie mieć odpowiedniego dostępu, aby zbadać te do doniesienia, lub też uczestniczy w kampanii dezinformacyjnej. Sam Grasz publicznie podważył dzisiaj oświadczenie szefa Arosza na Interesująca jest także obserwacja doniesień medialnych na ten temat. Wiele fragmentów i urywków zeznań Grasza już ma dziesiątki milionów wyświetleń w różnych mediach społecznościowych. Anglojęzyczne media donoszą o tym na czołówkach, wspominają nawet Time czy BBC. Z kolei, gdy zerknąłem na polskie portale internetowe późnym wieczorem, to sytuacja wygląda tak. Co zaskakujące, one dał tę historię jako pierwszy niósł z tytułem: Było oficer z Pentagonu, zeznaje, USA kontaktował się z UFO. WP gdzieś tam podało ring 2. Nieludzkie szczątki byli wojskowi, zeznając prawie UFO. Interia dość wysoko podaje. Był oficer wywiadu UFO. USA są w posiadaniu technologii pozaziemskiej. Gazeta PR nie podała niczego. Wprost podał. Rząd USA ukrywa wraki u ojca obcych. W kongresie sensacja goniła sensację. Warto także pamiętać, że dla wielu mediów ważniejsze od tych historii są doniesienia o degeneratach. Tak jak od dawna mówię, przecięci za trzy chleba są pozbawieni dostępu do kluczowych informacji w tym temacie przez media na całym świecie, nie tylko w Polsce. Przez to wiele osób nagle czyta takie nagłówki i trudno jest im w to wszystko uwierzyć, że uf, istnieje statki o co tutaj chodzi. Po raz kolejny przestrzegam was także przed paradoksem niedeformowego myśliciela i różnymi błyskotliwymi teoriami przedstawianymi w tym temacie przez niedoinformowanych ludzi, prezentujących niewątpliwy kunszt intelektualne. Nadchodzi zatem moment prawdy. Czy wieloletnie przecieki oświadczenia o tym, że Stany Zjednoczone zyskują poza technologię, są prawdziwe czy też nieprawdziwe? Dlaczego tylu wojskowych, oficerów, wywiadu i naukowców przez lata twierdziło, że USA odzyskały UFO? Dlaczego David Grasz ryzykowałby karierę i życie, gdyby nie był przekonany, że mówi prawdę? Dlaczego senatorowie wdrażają przepisy prawne na temat odzyskanych statków i ciał nieludzkiej inteligencji? Jeśli nie mieliby przesłanek wskazujących na to, że jest to prawda? Kto konkretnie utrzymuje tajne programy UFO w sekrecie? Czy kongres dojdzie do sedna całej tajemnicy, uzyska dostęp do miejsc, w których rzekomo odgodowane są UFO? A jeśli tak się stanie, to czy opinia publiczna otrzyma te informacje? Czy w najbliższych miesiącach dojdzie do największego odkrycia w historii ludzkości? Czekamy zatem na rozwój zdarzeń i odpowiedzi na te pytania. Pamiętajcie, aby być na bieżąco, obserwując moją stronę na Facebooku, gdzie wrzucam najnowsze informacje. Tutaj w komentarzach możecie mi teraz zadać dowolne pytania w sprawie UFO, obcych i obecnej sytuacji, a ja postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Pytajcie za tym śmiało Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.